W przypadku takiego zwycięstwa rola selekcjonera jest bardzo duża. Wiemy, że Czesław Michniewicz nie miał zbyt wiele czasu na przygotowanie tej reprezentacji, nie miał zbyt wiele czasu na wdrożenie swojej myśli szkoleniowej, taktyki, tak jak widzi tą reprezentację, więc myślę, że to dopiero nastąpi teraz. Miał zadanie specjalne do wykonania, zdał ten egzamin wzorowo. Dostał szansę, bo tak trzeba to nazwać, szansę. I Czesiu był tego świadomy, że albo ją wykorzysta, wygra ten mecz i będzie noszony, tak jak od wczoraj po meczu jest noszony na rękach, albo może to się dla niego naprawdę źle skończyć i podjęcie takiej rękawicy, to powiem szczerze, było na pewno dużym wyzwaniem. Teraz naprawdę będzie ten czas taki, po którym będziemy mogli też ocenić jego pracę. Myślę, że do tej pory to liczyliśmy na cud. Ten cud się wydarzył, nie wydarzył się sam przez siebie, tylko Czesław Michniewicz był sprawcą tego wyniku, no łącznie z zawodnikami, którzy tutaj wyszli na murawę i pokazali, że jak bardzo im zależy na tym, by jechać na mundial. Tysiące kilometrów przejechanych, przylatanych samolotem, doprowadziła do tego stanu, jaki teraz jest, bo co tutaj dużo mówić, 7, no 10 dni do meczu ze Szwecją, pomiędzy mecz ze Szkocją i tych jednostek treningowych bardzo mało, tak naprawdę trener nie może za dużo z zawodnikami zdziałać, ale mentalnie właśnie podczas tych podróży, wyjazdów, odwiedzinach w klubach można dużo zdziałać i on takim jest człowiekiem od zadań specjalnych. Jak widać, wiedział, jak dotrzeć do poszczególnych zawodników. Selekcjoner dał trochę upust temu, co działo się do tej pory. Wiemy, w jakiej atmosferze obejmował reprezentację, ile mu zarzucano, ile dziennikarzy wręcz go atakowało. No teraz karty są po jego stronie, to on wywalczył ten awans i być może w jakiś sposób chce odpowiedzieć, ale myślę, że dał najlepszą odpowiedź z możliwych na boisku. Jego drużyna, nasza drużyna zwyciężyła 2-0 ze Szwecją, jedziemy na mundial. Nawet niezręczne byłoby cokolwiek mi teraz mówić negatywnego pod jego adresem, bo pewnie bym został za chwilę zlinczowany, no ale też nie mogę powiedzieć. Trenerów rozlicza się selekcjonerów z wyników. On potrafi bardzo dobrze tą presję znosić, ale jest też człowiekiem i te emocje, które się jemu udzielają, można powiedzieć, ten balon dmuchany przez media, przez wszystkich, no też gdzieś tam do człowieka dochodzą. No, człowiek jest tak, a nie inaczej stworzony, że może być twardzielem, ale przychodzą sytuacje takie, że to są takie łzy szczęścia, że te emocje, które się wytworzyły tuż po ostatnim gwizdku, doprowadziły, że te łzy musiały spłynąć.